Hej, systemy, witam was za ten Nation 7. W kolejnym odcinku z urodzinowy epizod Dantea 2. W takim razie za nami poziom Demuza, pora na kamienicę Dripu, którą stworzył Flower 35. O, cześć, Shen. Dante, czy wiedziałeś, że ten konkretny budynek zostanie wyburzony w przeciągu, bo ja wiem, 3 minut? O, swoją drogą, czy ja dobrze widzę, czy to widzi, jaka jest data u ciebie? 13 lipca 2019, zgadza się, wow. Na litość boską, tak po prostu zdemolują cały blok? No, także tego zasuwaj w podskokach, człowieku. Sayonara. To ja nie mogę dotykać tych panów, ja myślałem, że to są sojusznicy jacyś. Czyli nie muszę znowu dialogu mieć. Mogę po nich skakać, po minach pewnie nie. No, bo to są bomby. Sekretne monetki 0 na 10, poziom dripu. Access denied. 0 na 69. Wytyfion, zrobił licznik normalnie. Nie tylko czasów, etapie, ale też tego. Jak on na to wpadł? A to są gumby po prostu. A poziom deep to jest jak zabijam wrogów, tak? To nie wiem, czy powinienem ich unikać. I sekretne monetki, 1 na 10. A jak się to ma w kwestii starcoinów? Ciężko jest stwierdzić, gdzie wylądować, bo ci wrogowie oczywiście mają większy sprite niż hitbox. Okej. Klucz zdobyty. 1 z 4. Access denied. Access denied. Czy to jakoś zapisuje twoje postępy? No. Kończy ci się czas. Czy to na zasadzie, jak umrzesz, to wszystko od nowa? Bez wyjątku. Samo. O, tu jest zielony. Niebieski klucz, tylko gdzie ja mam go wsadzić? Że jakieś osiągnięcie za bawienie się w koszykówkę, ale nie. Tu będzie fioletowy klucz, ale jeszcze potrzebuję wiedzieć, gdzie jest niebieski klucz. Tu już chodziłem, nie? Bo wrogowie zabici. Nie, muszę się rozejrzeć, gdzie jest niebieski klucz. Tutaj co jest? A już mi się czas skończył zresztą. Dobre, dobre.
tu jest po prostu, na samym początku. Dobra. A, że sekretne monetki to są te zwykłe, co zbieramy, tak? W poziomie. Okej. Okay. Czyli zakładam, nie ma po co schodzić na przykład po tego grzyba, ponieważ tracimy czas wtedy. Wiadomo, fajnie byłoby mieć nieco więcej HP, ale... Czy jest sens za to tracić tyle czasu? Czyli tutaj nie ma po co. To trzeba zapamiętać optymalną trasę, no i tyle. Tutaj... No w sumie... Tutaj i tak musisz iść, nie? Po ten zielony klucz. Więc tutaj na pewno idziemy na dół i tam po ten niebieski trzeba zejść. Jak mamy niebieski, to wracamy. Dałoby się czerwony szybko zdobyć też. O Jezu. Tu jest czerwony. Tutaj i tak muszę iść pod koniec, zakładam, jak będę miał tam te klucze. Więc nie ma po co. Aha. Okej. Tutaj... Nie no, w sumie i tak tu jest monetka, to lepiej tu przyjść. To cię instakiluje! Myślałem, że to zgniata, jak cię przyprze do ściany, nie na zasadzie, jak dotniesz po prostu trochę. A tam jest w sumie też monetka, gdzie jest ten grzyb, więc i tak, zakładam, chcesz po to iść. Zakładam, że stare coiny dostaniesz, jak zdobędziesz wszystkie monetki i zabijesz wszystkich wrogów. Bo inaczej po co by one były? Dobra. Tam jest niebieski klucz na dole, nie? Najbardziej się obawiam tego momentu właśnie ze zgniatarkami. Jak tam przejść w jakiś szybki sposób. Zaraz zobaczymy zresztą. Być może mógłbyś po prostu zeskoczyć tu. Nie w ten sposób, trzymając się Dabina, ale mógłbym w sumie tutaj tak zeskoczyć. To idźmy po zielonym od razu tutaj, bo to jest w sumie najtrudniejszy moment, zakładam. Żeby przeżyć. A najpierw potrzebuję zielonego, tak? Nie, najpierw potrzebuję czerwonego. Skoro potrzebuję najpierw czerwonego, to czy jest sens iść tutaj najpierw? Nie wiem. Za
Znaczy i tak tu muszę iść, wiadomo, ale wolałbym najpierw te zgniataki ogarnąć. Tutaj to mogę iść chyba potem, a zresztą zobaczmy. Muszę zapamiętać, co daje każdy klucz, czy jest wymagane, żeby go zdobyć na razie, czy może niekoniecznie. W ogóle co mają być za dynie? No nie zdążysz wszystkich czek z dołu ominąć. Musisz chociaż raz się zatrzymać, jak idziesz już w dół. Tutaj nie mam po co iść. Dobra, teraz wracam, tak? Tutaj trochę się wraca, no chyba nie mam innego wyboru, nie? Bo muszę zrobić niebieski klucz. Możesz mi powiedzieć, co tu się od Janie Pawła? Słuchaj, musisz jak najszybciej ukończyć ten poziom. I? I? Dostaniesz jednego Szymon Coina za zdobycie wszystkich sekretnych monet. I? Drugiego za wbicie maksymalnego poziomu dripu. I? I ostatniego Szymon Coina, jak dotrzesz na dach poniżej 0220. To chyba musisz parę razy przejść ten poziom w takim razie. Chyba nie zrobisz wszystkich trzech warunków naraz, a nie wiem. Mamma mia! Ciao! A, tutaj jest jeden. Jeszcze pieniążek, który ja mam się dostać do tych teraz cweli. Zobaczmy. Te miny wyglądają jak z Wormsów. Bo tam, jeszcze nie byłem w tamtym pokoju po lewej. Jak się do niego dostaję? Aha, po prostu idę na lewo tutaj. A bo tam, pamiętam, wróg jest tam. Przy tym ostatnim, przy tych ostatnich drzwiach. Dobra, myślę, że nie ma sensu pokazywać. Nie ma sensu pokazywać, po prostu jak przychodzę, to ten pokażę, jak będę już tam miał, no, że już sekretne monetki, tyle i że jest ten wróg już tam przy drabinie ostatni, już tam dochodzę, niż pokazywać za każdym razem, po prostu jak tam idę. Dobra. Czas mam chyba nawet okej, jak patrzę swoją drogą, zbugowałem dialog z Toadem i dwa razy mi gadał to samo, bo za bardzo nawalałem. Okej. Okay. Uciekłeś w 3 minuty. Okej, okay, ale co teraz? Fajny ten Mario. Czy pokonałeś czas speedona mniej niż 0,220? Nie. Czy znalazłeś wszystkie sekretne monetki? Tak. Czy uzyskałeś maksymalny poziom dipu? Tak. 1 plus 1 równa się 2. Dobre. Aha, i to jest królik wyższy. Niech to biedronka. Co? Co, Dante? Jak ci się udało? Jest tak. Chętnie byśmy panu potowarzyszyli, ale musimy wracać. Ahoj. To mu otrzymuje obejrzenie.
Jebać Hajduka, kurwa, panu Flamy też go nienawidzi. Bardzo fajny poziom, muszę przyznać. Bardzo oryginalny. Jeśli chodzi o to właśnie, że musimy znaleźć optymalną trasę. To mnie teraz zastanawia, jak przejść... w czasie 0220, tak? Czy jest jakiś klucz, którego nie musimy zdobywać? Musimy zdobyć fioletowy klucz, żeby przejść na górę, na dach. A żeby to zrobić, musimy mieć niebieski najpierw. A żeby zrobić niebieski, to musimy iść tam całkiem na prawo. A tam, żeby dojść, to musimy użyć chyba i czerwonych, i zielonych. Trzeba będzie kombinować. Na pewno będziesz też musiał dobrze się odbijać od tych typów, żeby szybko wejść na drabinę. A, no tak, zapomniałem, że to są gumby, czyli wpadłem między nie. Jak tak patrzę, to wydaje się, że masz masakrycznie mało czasu. O Jezu, czy ja przez nie przebiegam? 0220 mam mieć, tak? Jest jakiś tajny sposób na to? Czy naprawdę musisz być taki super szybki? Najpierw sprawdźmy, czy na pewno potrzebuję zielonego i czerwonego. Czerwony chyba tak. Muszę mieć zielony. Ale to mi się nie podoba, coś tu nie gra. Przecież to nie ma opcji, nawet jakbym poszedł po tamten zielony, to w tym momencie już będzie mniej tego czasu. No bo co, no jak już pójdę po zielony, to będę miał ledwo 0,20, a potem musiałbym jeszcze tu otworzyć, wziąć niebieski. Otworzyć niebieski. Chyba, że nie chodzi o to, żeby mi pozostało 0,220 czasu. Tylko chodzi o to, żebym miał po prostu, że ukończyłem 2,20 minut. Czyli tam ileś tego. O, być może o to chodzi. Ja to źle może rozumiem. Bo jeżeli to nie ma jakiegoś exploita czy coś glitcha, to jest praktycznie niemożliwe, żebyś to zrobił 0,220. Że pozostało. Po prostu, że masz zrobić 0,220, to już inna sprawa oczywiście. Dobra, to w takim razie... Ile to jest teraz? Ja tak przeklikuję. A, tu jest! Bo tak ładnie, urodzinowy epizod Dantea 4. Ciekawe, czy ktoś tak patrzył, żeby idealnie się zmieściło tutaj. Na tym title screenie. Nie wiem. No to... Dobra, przynajmniej nie musimy już się pozbywać wrogów, nie musimy już... zbierać... monet. Wszystko, co musimy, to... dojść do mety. Najgorszy będzie zielony klucz, bo on jest taki powolny strasznie. Musimy za każdym razem przebiegać przez tych wszystkich knypków. I tak samo nie idziemy po grzyby, no bo po co? No niestety to oznacza, że nie możemy wpaść na nic, musimy... za jednym zamachem. Dobra, niestety tu muszę poczekać. No i teraz musimy zawrócić. Uwaga, tutaj nie pomylić się i nie skoczyć tam te wcześniejsze drabiny. Nie lubię tego, że te drzwi czasami cię blokują, ale czasami ci nie blokują.
Nie no, czego to zależy, ale... Wtedy jak przechodziłem na przykład, to mnie nie zablokowały. Jak tak biegłem przez nie, a teraz mnie już zablokowały. Dobra, no i teraz to wszystko, co masz zrobić, to wbiec na dach już. Co ja tu robię? Okej. Okay. 2.15. To chyba dobrze, nie? Mniej niż 0.2.20. A, czyli chodzi o to, żeby po prostu 2 minuty i 20 sekund i tyle. Teraz tylko się nie zabić. No jedno, patrzcie. Jak on to zrobił? Kascenkę taką normalnie... ładnej jakości zrobił. Tutaj jeszcze. A niech to Biedronka, co? Przecież SMBX nie powinno móc wytrzymać czegoś takiego, a oto jesteśmy. Flower tego dokonał. Tylko czemu ten balon ma dziwne kreski, takie czarne jak tam leci, nie wiem. No ale muszę przyznać, że zabij się. A być może to nie jest, że twórca wpisywał sobie co chciał po przejściu poziomu, tylko po prostu... jest losowy tekst po przejściu etapu, niezależnie od tego, który to poziom przeszedłeś. Ja bym wolał, żeby był tylko jeden losowy tekst, jebać Hajduka. A skoro już mówimy o Hajduku, to tu chyba był właśnie jego poziom. Forteca druciarza. Hajduk. Okej, okay. Sprawdzamy. No, muzyka z doków, z KO. Dzielę się, ma kasę? Dawaj wszystkie Szymon Coiny albo spadaj! No niestety mam 0. Potrzebuję 15 Star Coinów. Mam 9, tak? To jednak na razie sobie odpuszczamy duciarza. To chyba będzie tak super trudny poziom, że chcą najpierw się upewnić, że zdobyłeś inne. Stakojny, no to idziemy dalej. Co my tu mamy? Chcesz kupić trochę drewna? Demus. Okej. No, mam drewno. Fajne. Wciśnij tanuki, żeby użyć dasza. Działa nawet na ukos. A tak poza tym, to możesz odskakiwać zielonych bloków. Dobrej zabawy! Aha, czemu nagle mam dasza? Ewidentnie twórcy etapu nie chciały się tego wyjaśnić. Czemu nagle mam dasza? Ło, nie mogę się ruszać. Ale mam za to checkpoint, spoko. I teraz pewnie przesunie się winda dalej w dół, tak? Fajnie by było, ale nie. A no to znam tego dasza, Demus mi czasami pokazywał, że jest coś takiego. Wymaga trochę wprawy w użyciu, zakładam, bo jest taki dosyć, jak widać, błyskawiczny. Nie jest tak łatwy w użyciu na przykład w Mega Manie X czy w CLS. Czyli po tych blokach jeszcze nie mogę iść, tak? Czy jest jakiś cooldown? Jak tego mogę używać? Jak to działa? Wiem. Możemy tu w sumie poćwiczyć. A, możemy zawracać, jeżeli chcemy. Ale raczej tu nie ma już po co tego robić. Widzę, że nie jest na zasadzie, że musisz użyć tylko raz w powietrzu, bo mogłem użyć. O! Więc zakłada, że tu po prostu liczę ileś sekund, zanim możesz znowu użyć tyle. Nieźle, całkiem nieźle. I tak się zaraz zesrasz. Niemiłe. I tu jest problem. O, nawet mi się nie udało tego użyć. Szymon Coin.
zaraz, nie mogę tych bloków użyć, tak? Używając tego dasza. Okej, zaraz wracam. Dobra, czyli to muszę, zakładam, odbić się od ściany, uderzyć bloki i dopiero odbić tam, zdaszować na lewo. Tak. O, Szymon się do mnie uśmiecha, ale on ma sympatyczny uśmiech, nie? Dobra, czyli ten dash daje ci też iFlames, dobra. Dobrze wiedzieć. Mamy checkpoint, super. Czy już ten Starcoin nie znasz? Nie wiem, po co w sumie możemy wracać, ale kto wie, być może będzie tu później coś, gimmick z tym. Niektórzy twórcy dają po prostu, że można wracać do poprzedniej sekcji, nawet jak nie ma nic związanego z tym. Tak na zasadzie, o, może chcesz coś zobaczyć, czy coś tam było. Lepiej mieć opcję niż nie mieć, prawda? Oła. Nie możemy tak skakać willy-nilly, musimy dostosować się. Bo to jest pnącze, tak? Po prostu, tak naprawdę. To nie jest chyba jakiś odrębny NPC, tylko to jest po prostu pnącze. Chociaż z drugiej strony możemy po tym chodzić, a po pnączu nie możemy chodzić. Czy on nie może? Możemy po tym chodzić, więc... Chyba, że to Demus jakoś zmodyfikował istniejące pnącze, żeby można było po nim chodzić, nie wiem. Tak czy inaczej, muszę przyznać, całkiem fajne. A, tylko czemu Mario się od razu puszcza? Muszę klikać w dół i w górę, tak? No nic, co, zaraz na pewno wykombinujemy, jak to działa. Okej. Tak, musimy dół i od razu coś nacisnąć, żeby Mario się trzymał. Okej. Coś, czego nie lubię. Próba dostosowania się tak, żeby Mario jednocześnie mógł tu przejść, ale jednocześnie nie puścił się. No myślę, że życia są dość użyteczne tutaj, bo... Jakby nie patrzeć, no to na razie są tylko kolce, nie licząc przepaści. O, tu Mario się jeszcze nie wciśnie. O. Nie jesteśmy Megamenem, kolce nas nie zabijają. Natychmiast, więc te życia się przydadzą. O Jezu. Okej. Fajnie, że możemy też nasko zrobić. To chyba autorski dasz Demuza. Przynajmniej mi się kojarzy, że pokazywał mi. Chociaż kto wie, być może coś zaczepnął też od innych twórców. To tam jest lina pode mną, czyli mogę w przepaść skoczyć, tak? Pewnie jest taki zamiar twórcy nawet. Dobra. Niestety obywałem. No właśnie ważne jest to, żeby te grzyby podnieść na początku. Okej. No, dobra. Na lewo na razie nie ma po co iść. Dobra, już myślałem, że to mnie zrani tak znikąd. I co tam jest na dole swoją drogą pod nami? Okej. Dobra. Jest kolejny checkpoint. Mam nadzieję, że nie pominiemy żadnego Szymon Coina, bo widzę, że to taki poziom, że mógłbyś pominąć. Mam nadzieję, że będzie na widoku zawsze po prostu jakiś trudny czasami, a nie na zasadzie. Aha. Nie na zasadzie, że ukryty jakoś. I go przegapimy. O, tu jest, dobra. Tylko co? Jakiś czerwony switch potrzebuje. Red switch over paradise. Dobra, czyli tutaj na razie nie mam po co iść. Muszę znaleźć przełącznik.
Okej. W sumie mogę od razu pójść zobaczyć, czy tam coś było, gdzie była ta dziura. Chociaż podejrzewam, że nie, że to po prostu... A tylko teraz tu ciężko będzie zejść. Że to po prostu bym wrócił tam, co byłem wcześniej, ale wolę to sprawdzić w sumie. Żebym mi przynajmniej z głowy. Tutaj, tak? Co tutaj? Tak, dobra, to jest po prostu wracamy tutaj, to nie ma znaczenia ta sekcja już. Możemy iść po prostu dalej. Mimo, że zawsze dostajemy żywa przy checkpointcie. Mam nadzieję, że poziom trudności będzie taki mniej więcej trudny, ale nie na zasadzie jakiś niemożliwy. O Jezu. Musisz poczekać chwilę, nie możesz od razu daszować, tylko poczekaj, aż będzie leciał w te kolce. Dobra. A być może musisz tu wrócić znowu? Nie, dobra, tam pode mną zakładam jest po prostu... Tak, to jest po prostu ta sama sekcja, tylko jestem nieco wyżej potem. Chodzi mi o to, że nie chciałbym przegapić czerwonego przełącznika. No to teraz... tak. O! Super. Dobra. Tu jest trudny moment, bo jednocześnie kusi, żeby zdaszować, ale jednocześnie nie wiem, czy mi starczy czasu, żeby znowu daszować. Mógłbym skoczyć, ale... Ała. No tutaj masz mało czasu. Dobra, to ja będę zaraz wracał w tym momencie. Nie ma sensu pokazać, jak prawie tam dochodzę. Okej. O! Coś takiego, dobra. No czyli się obrywałem niestety, ale to ciężko tam będzie nie obrywać w sumie. Jak na razie najtrudniejszy moment. Okej. Grzybek, miło. Chociaż jeszcze nie jest nasz. Dobra. I sprawa jest jasna, możemy zakładam od razu iść dalej. Ale możemy też zawrócić, tylko jak mamy tam zawrócić teraz na górę? Się zastanawiam. Ale tam widziałem wcześniej, jakby w dół, że można było spać, że tam coś do góry niby szło, więc być może najpierw mamy się wspiąć tutaj. A co do góry, muszę zielony przełącznik mieć. A później dopiero mam zeskoczyć tam, tak podejrzewam. Oła. O Jezu. Ale tam wymagają. Jedna jest tu na rzecz z tym daszem. Jak zdaszujesz do góry, ciężko jest na bok polecieć. Musisz tak być bardzo blisko tego, to zazwracam. Dobra, próbujemy znowu. No niestety nie doskoczę tam zwykłym skokiem. Muszę użyć dasza. Okej. Okay. Tylko, że to... Jak mam teraz wrócić tam? Myślałem, że być może tutaj, ale jednak chyba nie. Nie chcę brać tego checkpointa na razie. Ale to jest to miejsce. Kurde, no nie wiem. Czy chcę brać checkpoint? Wiecie co, ja popatrzę chyba w edytorze, bo ja nie wiem. Nie chcę, żeby się okazało, że teraz pominąłem już ten... Shenkoin. Przepraszam, Shenkoin. Szymon Coin. Obydwoje są grubi. To zaraz wracam. Dobra, dobrze, że nie brałem tego checkpointa. Tylko nie wiem, czy teraz wrócę stąd. Szansa chyba jest. No tak. A właśnie, to jest to, czym mi powiedział właśnie Demus, że przecież to jest ta sama... ten sam rodzaj sekcji, co tam był.
Tylko tutaj muszę wymierzyć dobrze. No ma to sens, jest ta strzałka. Tamta poprzednia sekcja to też była ta strzałka. Po prostu jak zobaczyłem ten tunel, to myślałem, że być może się tu wdapiemy po prostu z innej strony, a jednak nie, to po prostu nie. Dobra. O właśnie, tak jak tutaj mamy, oj. Teraz już chyba do dupy. Ja zresztą zaraz wracam, jak tam znowu będziemy mieli ten switch. No to dobra, sayonara, co? Okej. Jak tam jest mało bezpiecznie? Nie, tu możemy jeszcze zjechać, co? Czy mają z doła złapać to bez chodzenia z doła? Okej. Dobra. W tę stronę to jest to samo. W porządku. No teraz jest ten najgorszy moment właśnie. Ale się udało. Albo i... Dobra. Okej, okay, super, dzięki temu za podpowiedź. No i teraz key jump. Po co w ogóle są te bloki niebieskie? Chodzi mi o te wyłączone bloki. Nie wiem. Musimy zrobić spin jumpa w momencie, gdy podnosimy klucz. No jest taki trik w SMB, aczkolwiek rzadko go wykonuje. No nie używa się go, no w sumie nie jest on ci na ogół potrzebny. Tylko tu niestety będzie. O! Coś takiego, tylko większy rozpęd, co? No i to trzeba będzie trochę się napocić. Okej. Okay. Oczywiście nie za późno. O, tam widzę, że jakieś bloki są, więc pewnie jak już wyłączymy. No tak. Tam zakładam, że przy czwartym kluczu musimy dasza użyć? No, fajnie Mario, złapałeś klucz w sumie, no. No najgorsze jest nie zrobienie tego key jumpa, tylko doskoczenie po tym. Przed tym jak zaczynam podnosić, muszę się rozpędzić. O! Okej. Aha, to jest po prostu dodanie ci HP bez powiększania cię. W sumie lepiej, nie? O Jezu. No, myślę, że nie ma sensu pokazywać, jak tu dochodzę, tak? To zaraz wracam, jak będę na tym kluczu. Dobra. O jest. No tutaj jest dość ciężko skoczyć i się nie zabić. O Jezu! No najgorzej jest właśnie jak jesteś przy ścianie, bo wtedy zatracasz prędkość przy tym daszu. Musisz naprawdę uważać. Dobrze to trzeba zrobić, zazwracam. Okej. Okay. Którędy teraz? Chyba nie skaczę w tę dziurkę tutaj, tylko idę do tamtego niebieskiego switcha. To i mógłbym też na górę wskoczyć, musiałbym w sumie
otrzymać obrażenie, ale zakładam też by się tak dało. O Jezu. A to po to to jest, rozumiem. Jeżeli powinie ci się noga i tu spadnie, żebyś mógł po prostu wrócić bez umierania na kolcach, no bo w tym momencie nie masz kluczy do użycia. Czyli ta dziura jest po to, żeby tutaj spaść, to znaczy... O Jezu. To znaczy chyba nie ma po co tutaj spadać, czyli tę dziurę mogę zignorować, idę po prostu po bloki. Okej, zaraz wracam. Dobra, no to zobaczmy. Tutaj tak. Raz, dwa. Okej. Okej. Bardzo miło. Sześć punktów zdrowia, o mój Boże. Toż to będzie... pewnie coś masakrycznie trudnego. Chcesz kupić trochę drewna? No chcę, tylko mnie nie zabijaj może. Okej, to może najpierw skapnijmy się, o co tutaj chodzi. Aha. Mogę podnosić te bloki. Okej, on schodzi co jakiś czas niżej. Ja też mogę zresztą schodzić niżej. Ale nie mogą mnie zabić te bloki, tak? W sensie nie mogę dać się zgnieść, jak tutaj stanę, chyba nie. Generalnie widzę, że nie mogę rzucić na górną partię, niestety. To byłoby za łatwe. Ja nie mogę tutaj skoczyć tak jak on, tak? Okej. Śmieszne trochę, ale pff. Nie, to nie. Najgorsze jest trafienie go ogólnie. Musi być jakiś sposób, żeby to łatwiej zrobić. Mogę po prostu na niego skoczyć? Czy nie? Chyba nie. No muszę po prostu być gdzieś, gdzie tych bloków nie ma za dużo, żeby nie rozbijały się te bloki o inne. Ewentualnie rzucić i odskoczyć po prostu. Co, on będzie coraz szybszy, tak? Czy co? Ała. Dobra, nie ma co go gonić. O nie. Nowa rzecz. Grindery spadają. Chwila, czy jego grinder trafił, czy co? Nie, myślę, że go grinder. Thank you.
Na pewno nie można na niego skakać, to jest pewne. Bo to jest śmierć. No. Ja? Okej, no to... Dajmy, kiedyś pokazuję nowy gimmick wznowienia nagrywania. Szkoda, że jego to nie leci. Zakładam, że te piły mogą nieco ci ułatwić, bo mogą zniszczyć niektóre bloki, żeby było łatwiej w niego rzucić. Teraz szybciej spadają, tak? Okej. No zakładam, że lepiej się trzymać dolnych partii, bo masz więcej czasu na uniknięcie tego. Oj. Znowu. Największa trudność to go trafić ogólnie. Oła. Co teraz? Czy nic się nie zmienia w tym momencie? Myślałem, że co? Jak ja mam się przed tym obronić? Musi być jakiś sposób, no nie wierzę, że zrobił, że o, obywasz sobie, bo tak. Zaraz wracam. Dobra, w tym momencie ma 10 HP. Po pierwsze... To go można zranić rzucając od dołu, tylko nie może mieć bloków żadnych przy sobie, bo wtedy te bloki zatrzymają ten blok, co rzucasz. I po drugie, wydaje mi się, że jeśli chodzi o ten atak piłami... Nie wiem, czy on teraz będzie, czy potem... No to w sumie cały czas mam dasza, prawda? Więc pewnie to mam zrobić po prostu. Tak! Wszystko jasne. W sumie też jest to jakieś ułatwienie, ała. Bo przez chwilę nie ma bloków na ekranie. Aczkolwiek, no niestety, zdarza się to tyle, no, że znowu muszę. Oła. O Jezu, spadłem. 0,6, tak? Dobra, róbmy po prostu znowu 10, ale... Już jakoś to wygląda. Zobaczymy, zaraz wracam. Dobra. No oczywiście też trzeba pamiętać, że mamy dash, to też jest ważne. O. No, piły są zdecydowanie najgorsze, no bo tak cały czas przychodzą. Musisz cały czas pozycję zmieniać. Teraz jeszcze jak są te, no to praktycznie nie masz chwili wytchnienia. Zresztą się szybko pojawiają. Jak widać. O Jezu, po co ja to łapałem? No! Teraz najgorsze jest to, żeby się nie puścić potem. Zaraz wracam.
Jeszcze raz i kolejny nowy atak, którego jeszcze nie znamy, ale poznamy. Piły się powiększyły. Boże. Szymon Coin, muszę go zdobyć i potem się chwycić, tak? Czyli będzie pod sam koniec walki. I zakładam, przez chwilę nie trzymamy niczego, ponieważ Majo wtedy nie będzie w stanie chwycić się liny. Czyli jak coś trzymam w rękach, puszczam, idę po tego Szymona i daszuję, to zaraz wracam. Okej, 5 HP. Niestety obewałem parę razy głupio, więc może być ciężko. Pamiętać, jak się Szymon koń pojawi, to nic nie trzymam. Nie, czy to jest jak ma 3 HP, czy co? Czy po prostu w określonym momencie, ała. Okej. No, zniszczyło mi tak. A, to nawet jak rzucę, to zniszczy. Kurde. Dobra, no to zaraz wracam. Okej. Oczywiście tu jeszcze nie mamy pieniążka. Wypatujemy. Dobra, możemy obewać, myślę, nic się nie stanie takiego. Kurczę, co ja robię? Zaraz wracam. Okej. Oła. No niby nic, po prostu są większe piły, ale no jednak wielkość ma znaczenie. Ale okej. Chyba się udało. Coś mam zrobić w tym momencie, czy co? Mam zejść na dół? No do góry raczej nie zejdę. A, okej. Muszę przyznać, to był bardzo ciekawy boss. Jeden z lepszych demuza. Szymon Mraz w gówno wlazł. No naprawdę, no był trudny, ale nie na zasadzie jakiś przegięty. Nie miał miliona HP. Nie miał prędkości 10 soników. Tylko po prostu był fajny, uczciwy, więc
miło. Ogólnie cały poziom mi się podobał. Ani słowa. Był trudny, ale nie czułem się sfrustrowany czy coś, no... Jak się nie udało, to trudno, to powoli do przodu i wiemy mniej więcej, co tam będzie się działo. Kolejny będzie jebany autoscroll, ale to myślę oczywiście zostawimy na kolejny odcinek. Dzięki za oglądanie, pora na pakiet, pozdrawiam, pozdrawiam te osoby. Pola Kuczaba, Wojta Zadosła, Domagała, Dejpej, Wasiadwanu, Wifi, Wresor, Dito, Pekejs, Mare, Dehesher, Pekej, KPS, Nelson, Eingsifcze, Beznazy, Żupont, Nipomidor, przepraszam, Lemmix, Nipomidor, CrossGamePe, Piotr, Newroom, Nichoa, XKM, X, Kanatyczny, Azisa, Kuprzy, Mekek, 12, Kaski 11, Batek, Ademek, Spaki, Batchefire, Playoshi, 14, Avesia 6, Szymecze, PM, Koi Games, Danom, Demus, Misapenio, Tomek, 8 czy 9, 8 czy 9, Bandak, 06, i Busta, Muś, Mario Forever, Toksycznie, Baka, Kaptu, Azizk, Mastercard, Kolorfe, Mario, Sia, Fox, Zosia, Zef, Mik, 11, Daj, Chryste, Walker, 6, 7, 8, i Polska, i Wsiek, Bandak, Smajka, BWM, Kenzo, Kedzik, 8, 9. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam bardzo gorąco. Trzymajcie się. Cześć!